Witam serdecznie. Dzisiaj tak trochę na roboczo, ale to mniejsza z tym. Kilka słów o końcu fotowoltaiki. Widzę na innych kanałach, to już tragedia, nie wiadomo o co chodzi. No jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi zawsze o pieniądze. Zawsze. Nie ma inaczej. Tak samo chodzi w przypadku fotowoltaiki, czyli o te małe mikroinstalacje, o nas, takich małych żuczków, które tam sobie produkują trochę tego prądu, mają w zasadzie prawie darmowy magazyn energii w sieci, bo 20% to jest naprawdę niewiele opłata. Mówię oczywiście o tych instalacjach do 10 kW, kW peak, żeby tam jak ktoś poprawia, to żeby wiedział. I o co chodzi z tą fotowoltaiką? Czy to już jest koniec? No nie, fotowoltaika jest z nami i będzie z nami na lata, dopóki ktoś nie wymyśli super jakiegoś lepszego środku do pozyskiwania energii, to będzie fotowoltaika. Z tym, że jedni będą mieli lepiej, inni będą mieli trochę gorzej. No na to już nic nie poradzimy. Wiadomo, że trzeba zmienić warunki, jakie są w tej chwili. To było do przewidzenia zresztą, więc nie ma co tu się jakby za bardzo rozwodzić. To samo stało się w Niemczech, już kiedyś wam mówiłem. Kiedyś mieli bardzo super i mają przez 15 lat zagwarantowane jeszcze super. Tak samo jak jest u nas. W tej chwili znowu tam afera jest, bo coś się dzieje z tą nowelizacją ustawy prawo energetyczne. Czy chodzi o te OZE, czyli o panele, no ale tam jeszcze inne rzeczy są, ale nas interesują ogólnie tylko jak gdyby panele. Wiatr mi trochę tutaj przeszkadza, nie mam mikrofonu, sorry, więc muszę czasami robić przerwy, jak tu mocniej zawieje, żeby takie przegłosy nie szły. No więc nam chodzi tylko o te panele, o te instalacje, mikroinstalacje, bo nas to najbardziej interesuje. Jak ktoś tam pamięta i wie, to ogólnie były dwa projekty złożone. Jeden był rządowy, a drugi poselski. W tej chwili procedowany jest poselski. Dlaczego ten, a nie tamten, który był złożony w czerwcu do rządowego biura legislacyjnego? Bo po prostu projekt poselski można szybciej przepchać przez Sejm. I o to tutaj chodziło. W tamtym projekcie była sprzedaż przewidziana od razu, a w tym projekcie, który jest procedowany, który już jest w Sejmie, w komisjach, to ten projekt pani Emilewicz, było, że przez 2 lata mamy inny trochę system rozliczania, czyli dalej są opusty, czy tam upusty, 1:1 i opłaty wszystkie dystrybucyjne musimy pokryć, ale dostajemy w tych opłatach jeszcze 15% rabatu. Ale się okazało, że ostatnio wyszedł pan Zyska, to jakiś tam, nie wiem, minister chyba albo wiceminister, już nie chcę sprawdzać, bo oni wszyscy teraz mówią na siebie ministrowie. Nawet jak 10 lat temu był ministrem, to dalej jest ministrem, jak gdzieś tam w wywiadach z nimi rozmawiają. Nie wiem, dlaczego tak mówią. Zamiast powiedzieć panie tam Kowalski, a to nie, panie ministrze Kowalski, trzeba jeszcze dodać. No i wyszedł pan Zyska i powiedział, że nie, no 1 stycznia walimy od razu sprzedaż, czyli nie będzie już żadnych opustów, nie będzie tego okresu przejściowego, 2-letniego, który zakładał projekt pani Emilewicz. No i wybuchła afera, że jako to jest projekt właśnie ten poselski, to oni by chcieli jednak, żeby był ten okres przejściowy, czyli te opusty 1:1 i zniżka w opłatach dystrybucyjnych, a pan Zyska nie, bo on by chciał wrzucić poprawkę taką z tamtego projektu, tego swojego projektu, czyli z Ministerstwa Klimatu projektu, który leży w rządowym, w ogóle nieruszany już, on już leży, odpuszczony został zupełnie, że tylko wrzucą sobie tutaj poprawkę i że będzie sprzedaż od stycznia już. Jak to będzie? Nie wiadomo. Nikt na dzisiaj nie wie i pewnie oni też nie wiedzą, bo teraz pani Emilewicz mówi, że to nie może przejść, że tak nie będzie, że musi być okres przejściowy. Pan Zyska znowu mówi, że musi przejść, bo PSE się burzy. PSE to są polskie sieci energetyczne. One zarządzają całą tą jakby infrastrukturą. To one mówią, pamiętajcie, ile elektrownia może produkować. Wiecie, że na przykład mając prywatną elektrownię, na przykład, byście chcieli, żeby ta elektrownia produkowała maksymalną, na maksymalnej mocy, tak? No niestety tak nie ma. Produkcją elektrowni zarządza PSE, czyli Polskie Sieci Energetyczne. I jest tutaj problem ze względu na to, że fotowoltaika czy wiatraki to są niestabilne źródła energii.
Jest słońce, akurat teraz nie ma jakiegoś super, ale jakiegoś tam jest, więc PSE musi zmniejszyć produkcję elektrowni. To oni mówią, proszę tam o 10% mniejsze dawać moc. No i elektrownia musi zmniejszyć, a nie jest to takie wcale proste, bo jeżeli 10% to jeszcze ok, ale czasami trzeba na przykład ze 100% zmniejszyć do 50%. I tu się wytwarza problem, bo zmniejszenie produkcji w takiej elektrowni w czasie to nie jest 10 minut, to nie jest minuta, dwie, pięć, to jest w starych elektrowniach węglowych, a na takich się opieramy w zasadzie, to jest kilka godzin. Tak samo potem w drugą stronę, żeby zwiększyć, to też są już, liczy się w godzinach. Przy tych nowocześniejszych elektrowniach trochę szybciej, przy gazowych też trochę szybciej. No najszybciej przy elektrowniach szczytowo-pompowych, ale niestety ich nie mamy prawie wcale tam. Mamy chyba kilka sztuk, to jest ułamek procenta przy całej tej mocy, one nie odgrywają jak gdyby żadnej roli. I tutaj jest ten problem, że potem znowu jak słońce zajdzie i trzeba zwiększyć moc, to elektrownia, czyli produkcję, to elektrownia też nie może tak szybko pyk i już podniosła sobie jak gdyby o 20% produkcję, tak? Z tym, że jeszcze jedna sprawa, nie można też wyłączyć w ogóle elektrowni, znaczy można, ale jak się ją wyłączy, to potem jest znowu, żeby ją uruchomić na gwałt, to trzeba, nie wiem, dzień, dwa, trzy, tydzień czasu, no to są całe procedury, tak? Dlatego elektrownie najczęściej, jak są nawet zmniejszane, te stare, to maksymalnie tak do 50-40% wydajności. Nie więcej i nie mniej. Bo potem właśnie jest problem z ruszeniem jej, jak gdyby, z powrotem. Tutaj nie chcemy wnikać w te technologiczne sprawy, ale wiem z tego, że elektrownia musi chodzić na jakichś tam minimalnych, powiedzmy, wydajności. Te stare węglowe muszą chodzić na przynajmniej 400% wydajności. I tutaj PSE ma problem. PSE to jest rządowa spółka, no państwowa, tak? Polskie sieci energetyczne. Rząd to państwo, więc no Emilewicz tylko poseł, więc tutaj albo się dogadają, albo nie. PSE bardzo mocno naciska właśnie na to, żeby przyhamować rozwój fotowoltaiki, czyli szczególnie tych małych takich użytkowników jak ja i wiele tysięcy osób na dzień dzisiejszy w koło. I tylko tutaj o to w tym chodzi. Jak będzie, zobaczymy. Pamiętajcie jeszcze raz, ja wam powiem tak. Oczywiście nie tak jak ktoś tam kiedyś powiedział, że ja zapewniam, że nie będzie. Nie, czy w jednym projekcie, czy w drugim, starzy prosumenci zostają na starych zasadach. Tego nikt tam nie rusza, nie tyka i w jednym i drugim projekcie tak było i na dzień dzisiejszy nic się tam nie zmienia. Starzy zostają, mają gwarancję 15 lat starego systemu i tyle. Ktoś zaraz powie, a to rząd pisowski, to wiadomo, że zaraz będzie ściema i nie wiadomo, co z nami zrobią. No ja nie wiem, też może i tak być, tak? Ale na razie nic tam się nie dzieje dla starych prosumentów. Mam nadzieję, że się nie zmieni. Znowu wieje. Raczej jestem w zasadzie pewien, bo to jednak za dużo ludzi by się zburzyło. Wiadomo, że jak nowy ktoś przyjdzie, to już będzie wtedy wiedział, że przychodzi na taki układ i będzie montował albo nie. I tyle, no nie ma co tutaj za wiele się rozgadywać. W każdym bądź razie dla nas nic się nie zmieni. Jeśli teraz się nie dogadają, ta nowelizacja jest w tej chwili procedowana w Sejmie. Kurczę, z tym wiatrem. Jest procedowana w Sejmie, na tych też teraz miało być drugie czytanie. Tam myślę, że się dogadają, no nie wiem, jak tak myślę, no, że się dogadają. I jeśli będzie to teraz, to trzecie czytanie będzie gdzieś pewnie w październiku, nie wiem kiedy tam następna jest sesja ta sejmowa, obrady. I potem idzie do Senatu. Senat tam myślę, że raczej nie będzie trzymał maksymalnie tego miesiąc, bo to bez sensu. To nie jest jakaś tam polityczna chucpa, tylko normalnie biznesowa ustawa, więc nowelizacja, więc raczej to tam przejdzie szybciej niż miesiąc. Czyli mamy listopad, w grudniu podpisuje to prezydent i wtedy w styczniu by to weszło. Ale że teraz się narobiło troszkę tego cyrku, że Emilewicz jak gdyby jest przeciwna temu, żeby od razu od stycznia sprzedawać energię, tylko żeby jakiś czas były te opusty, a zyska znowu nie, więc trudno powiedzieć, co będzie dalej z tym, z tą nowelizacją. Czy to w tym roku przejdzie, czy jednak jakoś będą tam kombinować i dopiero może od marca albo aż od czerwca następnego roku. I tyle, no nie ma co tutaj wiedzieć. Ja bym chciał tylko wam powiedzieć jeszcze raz. Fotowoltaika była,
jest, była, jest może od jakiegoś czasu, jest teraz wszechobecna w zasadzie, gdzie byście nie pojechali, to ona jest i ona będzie z nami jeszcze wiele, wiele lat, dopóki właśnie nie znajdą jakiegoś lepszego źródła pozyskiwania energii elektrycznej. Oczywiście są lepsze już, ale są tak drogie, że na razie są nieopłacalne. Także tutaj zostawmy to. Dla nas najważniejsze obecnych prosumentów w tych projektach nowelizacji nic się nie zmienia. Zostajemy na takiej zasadzie, jakiej byliśmy. Dlatego też między innymi teraz jest boom na panele, bo każdy chce zdążyć przed 1 stycznia. Z tym, że ja Wam mówię, nie wiadomo, czy to do 1 stycznia wejdzie, czy nie. I tyle. Nie będę tutaj dłużej przewracał, bo być może, że wejdzie trochę później. Jaka będzie dla nowych? Czy będą te opusty, czy będą od razu sprzedawali? Nie wiem. Opusty byłyby lepiej opłacalne. Czyli opust 1:1, zwrot 15%, powiedzmy, że 15% za opłaty dystrybucyjne, niż sprzedaż od razu po cenie hurtowej dla sieci energetycznej. To jest mniej opłacalne. Ale ogólnie pamiętajcie, panele będą. Jak nie z tej strony, to z tamtej. Jak będzie gorzej się opłacało, znając życie, dadzą wyższe dotacje, bo po prostu Unia na to naciska, żeby iść w te jakieś tam, nie wiem, związane z klimatem i ochroną środowiska projekty i na to myślę, że będzie kasa z Unii, więc będą musieli z tym coś robić. Na nic innego za bardzo nie ma co wydawać, no chyba, że na unowocześnianie sieci, ale myślę, że też będzie to zwiększona jak gdyby dotacja dla tych nowo powstałych, żeby tam szybciej im też się w miarę to zwracało, chociaż będą mniej zarabiali. Tak myślę, oczywiście to nie jest 100% pewne, bo to różnie może być, ale tak mi się wydaje, że tak może to być rozegrane. Na dzień dzisiejszy, jak sami widzicie, było 5 tysięcy, teraz jest 3, bo jest próba cały czas, żeby zmniejszyć liczbę mikroinstalacji, tych małych instalacji. Farmy to jest zupełnie inna sprawa, to tam inne prawo i inne tematy, ale żeby zmniejszyć ilość tych małych mikroinstalacji, żeby nie był tak gwałtowny przyrost. Dlatego teraz ta dotacja jest tylko 3000, a na drugi rok będzie dotacja plus coś tam na magazyn. Bez magazynu nie dostaniecie w ogóle tej dotacji, także, ale to zostawmy, to jest też inny temat i nie ma co tu za wiele się rozwodzić. A wiatr wieje i tyle. Na razie, trzymajcie się.